Wiecie, po co ta walizka? Pewnie zastanawiacie się, co w niej jest. Ta walizka jest pełna naszych lęków i obaw. Mieści się w niej wszystko, co wzbudza w nas strach. Otwieramy ją powoli. Po cichu? Niepewnie. Może znaleźć się w niej coś, czego jeszcze nie znamy i wcale poznać nie chcemy. Ale większość znamy aż za dobrze. Z własnych doświadczeń lub obserwacji. Choć sami tak bardzo nie lubimy być obserwowani. Chcecie to zobaczyć? Kilka historii z naszego życia i życia naszych kolegów. Proszę bardzo. Tyję w postępie geometrycznym. Nie mieszczę się w swoim ubraniu. Mama kupiła mi nowe. Przymierz to! Może ci się spodoba. No, zobacz, jak ładnie wyglądasz. Naprawdę tak uważasz? Że mi ładnie? Prawie się nie odzywam. Za dużo jem. A później mam wyrzuty sumienia, więc się głodzę. Poszłam do nowej szkoły, tylko nie mogę zmieścić się w ławce. Taka jestem gruba. Patrzcie, jaka gruba! Ale bela! Dupa wystaje jej z krzesełka! Nie lubię siebie i innych za to, że mnie nie lubią. Przez problemy z wagą zaniedbuję naukę. Mam nadrobić 2 miesiące zaległości. Jak ja dam radę? Zaczęłam trochę chudnąć. Muszę. Ale to trudne! Grupa! Nie jest tyle! Zostańcie! Czemu tacy jesteście? Chodź stąd. Może ci jakoś pomóc. Odruch wymiotny na widok jedzenia siebie w lustrze. Jest mi coraz trudniej kryć się z tym wszystkim. W szkole jakoś dam radę przesiedzieć, ale w domu kładę się do łóżka i śpię. W ogóle nie mogę się uczyć. Nie martw się. Też to przechodziłam w poprzedniej szkole. Serio? Tak. Wiem, jak to jest. Pomogę ci. Zespół braku ojca. Zespół braku matki. Głód miłości. To obok choroby somatycznej podstawowe przyczyny zaburzeń u dzieci. Mówię o tym rodzicom. Ale oni nie rozumieją. Nie pojmują, że można potrzebować czegoś takiego.
myśl, że wystarczy, gdy kupuje się bardzo drogie zabawki. Halo! Halo! Tu jestem! Mówię o tym rodzicom, ale oni nie rozumieją. Nie pojmują. Nie pojmują, że można potrzebować czegoś takiego. Myślą, że posyłając mnie do najlepszej szkoły i na zajęcia dodatkowe, które pochłaniały cały mój czas po szkole, robią dla mnie coś dobrego. Halo! Tu jestem! Mówię o tym rodzicom, ale oni nie rozumieją. Nie pojmują, że można potrzebować czegoś takiego. Myślą, że spędzając ze mną pół godziny rano, przy niby wspólnym śniadaniu i godzinę wieczorem, kiedy zajęci jeszcze niedokończoną pracą nie mają zbyt wiele czasu, to wystarczająco. No, dla nich może i tak. Halo! Tu jestem! Halo! Halo! To nieprawda, że wyrzekam się domu. Przecież tak bardzo pragnę, by było inaczej. Może wtedy też byłbym inny. Co się ze mną stało? Dlaczego oni tacy są? Dlaczego ja taki jestem? Dlaczego są przeciwko mnie? Czy może dlaczego ja jestem przeciwko nim? Czy oni wiedzą, dlaczego taki jestem? Wiemy, też chcemy. Spróbujmy. Thank you.
Jestem mgłą. Rozpływam się. Znikam. Czuję, jakbym nie miała już ciała. Jakbym powoli znikała w tłumie. Boję się. Raz, dwa, mam 14 lat. Ale ze mnie mało lata. Co to znaczy mieć 14 lat? Wyrzekać się domu? Próbować alkoholu, narkotyków, papierosów? W szkole jestem tak jak inni. Stresuję się przed klasówką, uczę się, odrabiam lekcje. Tylko na przerwach jestem samotny. Chodzę po korytarzu samotnie. Czasami czytam książkę, ale to właśnie wtedy, gdy czuję, że ktoś z klasy chce do mnie podejść i porozmawiać, ja zaczynam unikać ludzi. Raz, dwa, trzy, cztery, szukam! Poszłam z rodzicami na spacer i bałam się. Bałam się tłumu. Jak ja sama będę chodzić do szkoły? Musisz zacząć się uśmiechać. Musisz chodzić do szkoły. Może trzeba z kimś porozmawiać. I nie bać się zagrożenia. Siedzę w domu i tutaj czuję się bezpiecznie. Tylko tutaj. Tam jest coś... Czego się boję? Boję się cała w środku. Chyba zwariowałam. Albo cały świat wokół mnie szaleje i chce mnie wchłonąć. Nadal jestem smutna. Nie robię nic, a mogłabym robić tyle interesujących rzeczy. I chyba to tak mnie przytłacza. Chciałabym z kimś o sobie porozmawiać, ale nie mam zaufania do ludzi. Raz, dwa, trzy, cztery, szukam! Przestańcie! Przestańcie! Spróbuj! Zobacz, jest pierwszy dzień wiosny. Wspaniały, słoneczny. Wszystko budzi się do życia. I w tobie coś się budzi. Raz, dwa, trzy, cztery, szukam! Jestem zmęczona! Po prostu zmęczona wszystkim. Tyle było tego i zdaje mi się, że minęło 80 lat. A może 100. Odkąd zaczęłam wchodzić w życie. Wydaje mi się, że byłam szczęśliwym małym dzieckiem. Dlaczego później wszystko się tak potoczyło? Raz, dwa, trzy, cztery. Szukam. Thank you.
Pewnie chcielibyście zajrzeć do środka. Te nasze lęki, strachy, poczucie wstydu i niewiedzy paraliżują nas. Odbierają nam pewność siebie. Ale nie zabierają nam marzeń. Ale ich też się boimy. Boimy się marzyć, nawet myśleć o przyszłości. Bo są głupie. Wcale nie! Ja ciągle słyszę, że nie dam rady. Trzeba się wziąć w garść. Że co to za zawód? Lepiej wybierz sobie normalną szkołę i normalną pracę. Jest nas 20 w klasie. Młodych, zdolnych. Śmietanka uczniowska miasta. Ambitni. Bez przeszłości, której trzeba się wstydzić lub ukrywać. Sami dobrzy uczniowie. Doborowa klasa i surowy wychowawca. Żadnych wagarów, zwolnień. Tylko nauka i bezwzględne posłuszeństwo. Mamy być kimś. Boję się, że będę nikim. Gdybym miała być kimś, to bym się tak nie bała. Ale my przecież mamy marzenia. Tak, boimy się przyszłości, bycia dorosłymi, ale mamy marzenia. Zobaczcie. Thank you.
Moim marzeniem jest spełnić moje cele naukowe. Żeby ludzie, którzy są teraz w moim życiu, pozostali w nim na zawsze. Żeby rodzice byli szczęśliwi i zdrowi. Żeby dziadkowie byli zdrowi. A ja chcę być osobą popularną, ale taką, która nie zmieni się tylko dlatego, że jest znana. Nadal chcę być miła, nie tylko do kamery. Chcę być inspiracją dla młodych ludzi. Natomiast ja chciałbym posłuchać Queen na żywo. Staram się tak bardzo, bo chcę być piłkarką. Bardzo chciałabym kiedyś zagrać w moim ukochanym klubie piłkarskim i pewnego dnia zdobyć Ligę Mistrzów Kobiet. Marzę o tym, żeby być szczęśliwa. Szczęśliwa z nim. Żeby móc rozwijać swoje cele i marzenia. Mając przy sobie ogromne wsparcie i mając przy sobie miłość. Wiem, że przede mną jeszcze długa droga, ale chciałabym zostać aktorką teatralną oraz psychologiem. Ale chciałabym, żeby moi najbliżsi mnie w tym wspierali i akceptowali mój wybór i marzenia. A ja chciałabym zostać sławną aktorką lub pisarką, zamieszkać w Kalifornii i zarabiać duże pieniądze. Chciałabym zyskać sławę w aktorstwie, zostać już wiarką figurową i znaleźć ten prawdziwy sens w życiu. Ja marzę o aktorstwie. Chciałabym też, żebyśmy przestali się wreszcie oceniać, wyśmiewać, odtrącać. Żebyśmy byli dla siebie tolerancyjni. Spróbowali choć trochę zrozumieć czyjeś błędy, wybory. Żebyśmy byli dla siebie mili. Spełniali swoje marzenia, swoje ambicje. Nie oceniali ludzi po wyglądzie. A jeśli nie damy rady? Nasze problemy, lęki. Zapomniałaś? Wyrzućmy je.
Spełnimy je. Zobaczycie.